Żołnierze opolskiej Armii Krajowej. Wiele osób zaangażowanych w konspiracyjną walkę pozostaje anonimowych. Opolszczyzny, gdzie temat ten jest słabo zbadany, a struktury były nadzwyczaj silnie zakonspirowane z obawy przed agenturą, dotyczy to szczególnie. Tym bardziej warto przypomnieć sylwetki chociaż kilku z nich Józef Korol. Urodził się w Strzelcach Opolskich 10 grudnia 1900 roku. Jego ojciec zginął w czasie akcji plebiscytowej 1921 roku z rąk bojów karzy niemieckich, a brat trwale stracił zdrowie. Nic więc dziwnego, że młody Józef wziął udział w trzecim Powstaniu Śląskim. Ponieważ jego rodzinne Strzelce nie znalazły się w granicach II RP, wyjechał na Czarny Śląsk. Działacz związany ze świętochłowicami, tarnowskimi górami i chorzowem był na szczycie listy poszukiwanych przez Gestapo, gdy wybuchła wojna. Dlatego też zakonspirował się. Szerokie znajomości pozwalają mu na budowanie struktur polskiej organizacji partyzanckiej i dołączenie do nich innych oddolnie tworzących się grup i grupek konspiratorów. Rodzi się plan zbrojnego powstania, a do rządu na emigracji wysłani zostają emisariusze POPU. Organizacja jeszcze w 1939 roku podporządkowuje się SZPZWZ. Korol, jako dowódca licznej siatki konspiracyjnej, stale podróżuje i zmienia miejsce pobytu. W sierpniu 1940 roku trafia do willi Lusia w Wiśle Jaworniku. Gdy pod budynek podchodzą gestapowcy, zaczyna on palić dokumenty. Dym z komina domu, który wydawał się pusty, rozbudza czujność Niemców. Otaczają oni wille i rozpoczynają szturm. Korol ostrzeliwuje się, a gdy zostaje ranny, zażywa noszoną przy sobie truciznę i umiera na miejscu 27 sierpnia 1940 roku. Józef Szmechta. Urodził się w Nowej Wsi Królewskiej, dziś dzielnicy Opola, i w młodym wieku został powołany do służby wojskowej w Armii Niemieckiej. Spędził w niej cały okres I wojny światowej, a gdy wrócił na Śląsk w 1919 roku, wstąpił do POW. Zaczynając tę służby jako szeregowy do III Powstania Śląskiego, stanął już jako oficer Sztabu Wojsk Powstańczych, co świadczy o jego zdolnościach wojskowych i szybkich awansach. Współpracował wówczas z grupą dywersyjną Wawelberga. Jako budowlaniec przygotowywał rysunki obiektów, które wysadzono w ramach akcji mosty i pomagał w jej planowaniu. W okresie międzywojennym służy w Wojsku Polskim i prowadzi firmę budowlaną w Katowicach, a przed wybuchem wojny zostaje dowódcą oddziału mającego prowadzić działania za linią frontu partyzanckie i dywersyjne. Naturalnie więc przechodzi do działalności konspiracyjnej, gdy wojna obronna dobiega końca. Zaangażowany w powstanie organizacji Orła Białego szybko zostaje współpracownikiem Korola w pracach konspiracyjnych. Nie dziwi więc, że to on został jego następcą, co formalnie nastąpiło już we wrześniu 1940 roku. Szybko odtworzona komenda i rozbudowana struktura nie otrzymały niestety należytej ochrony kontrwywiadowczej, co skutkowało ich szybkim rozpracowaniem przez Gestapo i aresztowaniem Józefa Szmechty w grudniu 1940 roku. Po ciężkim śledztwie został skazany na śmierć i zabity ostrzem gilotyny w więzieniu berlin Plötzensee 17 lipca 1942 roku. Henryk Hulok Urodził się w Ucieszkowie pod Koźlem 7 czerwca 1911 roku. Jego matka Maria była sanitariuszką w trzecim Powstaniu. Jak wiele powstańczych rodzin, Hulokowie wyemigrowali do tej części Śląska, którą włączono do Polski. Służbę wojskową odbył w 23 Dywizji Piechoty. Pracował w Bibliotece Śląskiej. Mieszkał w Nowym Bytomiu, dziś Rudzie Śląskiej. Gdy rozpoczęła się niemiecka okupacja, włączył się w prace organizacyjne Śląskiego Okręgu AK i rozpoczął działalność w konspiracji. Jego zdolności i zapał zostały docenione, gdyż wyznaczono go na komendanta inspektoratu opolskiego kryptonim Skorpion ZWZ AK. Posługiwał się pseudonimami Zabrzeski oraz Klara. Był poszukiwany przez Gestapo, co przyniosło skutek w postaci aresztowania w lipcu 1943 roku. Wówczas, po zatrzymaniu Leona Powolnego, rozbity został cały inspektorat opolski. Jednak już wcześniej deptano Hulokowi po piętach. W 1940 roku w ponownym zakonspirowaniu się pomogła mu żona. W grudniu tego roku zginął komendant inspektoratu Katowice. Jan Kluza. O rozpoznanie zwłok poproszono Jadwigę Hulokową, która nieprawdziwie zeznała, iż to jej mąż. Zmarły przez jakiś czas miał spokój. Małżeństwo Huloków przeżyło wojnę. Henryk zmarł 17 stycznia 1975 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Opolu Półwsi. Leon Powolny Urodził się w 1887 roku w Wielkopolsce. Do Opola przyjechał za chlebem i związał się z miastem. Tu zdobył wykształcenie handlowca. Musiał działać w polskich organizacjach i wykonywać w nich dobrą robotę, gdyż po założeniu Banku Ludowego do pracy w nim polecił go sam Bronisław Koraszewski. Pracę narodową i społeczną kontynuował i rozwijał, zwłaszcza w okresie plebiscytu. Po reaktywacji Banku Ludowego został jego wicedyrektorem. Praca ta wiązała się z wielką odpowiedzialnością, o czym powolny boleśnie się przekonał. Oskarżony o defraudację trafił nawet do więzienia i zmuszony był zerwać kontakty z polskim środowiskiem w Opolu. Czy defraudacja była wynikiem chciwości, czy też efektem ustnego nakazu zwierzchnika, który polecił przekazanie pieniędzy do dyspozycji którejś z polskich organizacji, nie wiadomo. Prawdopodobnie jednak tylko dzięki tym niesnaskom powolnego nie objęła fala aresztowań działaczy polskich w 1939 roku. Bardzo szybko wstąpił on do ZWZ AK i został zastępcą Henryka Huloka na stanowisku komendanta inspektoratu Skorpion. Awansowany do stopnia podporucznika Dobrzyński, bo taki przyjął pseudonim, nie tylko wszedł w skład sztabu inspektoratu ale też stał na czele tzw. Tak obwodu wiejskiego inspektoratu, obejmującego powiaty Opolski, Kluczborski, Strzelecki, Dobrodzieński i Oleski. Pod jego dowództwem pracowały komórki dywersyjne czy sabotażowe oraz wywiad wojskowy, gospodarczy i cywilny. Sam powolny w tym zakresie współpracował z siatką wywiadowczą S5 należącą do grupy Stragan. Zajmowano się także pomocą dla jeńców i dezerterów z Wehrmachtu oraz szmuglowaniem broni i nielegalnej prasy do generalnego gubernatorstwa. Leon Powolny wpadł wraz z całym inspektoratem opolskim. Aresztowany 19 maja 1943 roku, był sądzony za zdradę stanu i pod tym zarzutem 30 października 1944 roku ścięto go gilotyną w więzieniu w Brandenburgu. Serafin Myśliwiec Pochodził z Brzezia koło Raciborza, gdzie urodził się 29 września 1915 roku. Służył w Wojsku Polskim jako podporucznik w 20 Pułku Piechoty. Z oddziałem brał udział w kampanii wrześniowej, w której walczył na pierwszej linii w okolicach Pszczyny. Został wzięty do niewoli. Przebywał m.in. w obozie w Łambinowicach, Lamsdorff. Następnie wywieziony do Rzeszy, Oflek Brandenburg, Z obozu tego uciekł, przekupując strażnika. Podjął pracę w betoniarni w Raciborzu w charakterze robotnika. Krótko po powrocie 10 kwietnia 1940 roku złożył przysięgę organizacyjną przed kapitanem Franciszkiem Rzymełką w lesie w Brzeziu koło Raciborza. Mianowany został komendantem czwartego obwodu zewnętrznego wchodzącego w skład inspektoratu rybnickiego o kryptonimie Żyrafa. Obwód ten obejmuje powiaty Raciborski, Kozielski oraz Krapkowice, kryptonimy Renifer, Kadzidło. O skuteczności jego pracy może świadczyć nie tylko fakt, że szybko zbudował sztab obwodu, ale także to, że jego placówki znajdowały się w około 100 miejscowościach i wioskach. Co więcej, liczba zaangażowanych w konspirację sięgała 2,5 tysiąca osób. Chwycić za broń w wypadku powstania zdecydowana była grupa około 5 tysięcy Polaków. W lecie 1943 roku zorganizował nawet drużynę partyzancką. Wysiłki te zostały docenione, gdy 19 lutego 1944 roku awansowany został do stopnia porucznika. Trwawnik Wel Adam Rajski, tak nazywano go w konspiracji, nie lekceważył też pracy propagandowej. Wraz z Józefem Gawliczkiem pseudonim Ryś i Alojzem Świerczkiem pseudonim Rozchodnik odpowiadał za redakcję i kolportaż pisma nad Odrą Czuwa Straż. W lipcu 1944 roku myśliwiec wpadł w ręce Niemców. Zimnej krwi i niebywałej determinacji zawdzięcza on, że nie podzielił losu innych akowskich dowódców z opolszczyzny. Mimo skucia kajdankami i ścisłej kontroli, dwukrotnie umknął gestapowcom i do końca wojny walczył z hitleryzmem. Jan Łuczkowski, przyszedł na świat w okolicach Opoczna w roku 1911. Od 1936 roku służył w Wojsku Polskim. W konspiracji pełnił funkcję kierownika pod obwodu Praszka. Następnie, w okresie od grudnia 1941 roku do lutego 1942 roku, był komendantem obwodu Wieluń. W tej roli kierował m.in. prowadzeniem akcji N w obwodzie. Następnie stanął na czele Grupy Panew. Część badaczy twierdzi, że stał on na czele grupy partyzanckiej kasztany, jednak z uwagi na jej podległość organizacyjną inspektoratowi katowickiemu wydaje się to mało prawdopodobne. Północ opolszczyzny, gdzie powstawała grupa panew, była miejscem przenikania się struktur akowskich różnej proweniencji. Działały tu obok siebie grupy autochtoniczne, inspektorat Skorpion, a potem Wysiłek. Czyli obwód zewnętrzny Kluczborg Inspektoratu Katowickiego oraz złożone, głównie z przybyłych tu robotników przymusowych. Wokół tych drugich budował struktury narocz. W 1943 roku grupa osiągnęła liczebność blisko 700 osób. Ponieważ byli to jednak robotnicy przymusowi i uciekinierzy, a więc osoby pod stałym nadzorem władz niemieckich, trudno było prowadzić z ich udziałem energiczną pracę konspiracyjną. Zmieniło się to wiosną 1944 roku, gdy Panew nawiązał kontakt z kolejarzem z Jełowej, który posługiwał się pseudonimami Piekosz i Masosz, a który, jak się okazało, stał na czele licznej grupy miejscowych dawnych powstańców śląskich. Niektórzy badacze twierdzą, iż byli to ludzie wcześniej związani z rozbitym inspektoratem opolskim ZWZ AK. Ten dopływ ludzi, według szacunków nawet 600 autochtonów, pozwolił rozwinąć się grupie terenowo oraz liczbowo, zbliżając się w szczytowym momencie do stanu blisko 2000 konspiratorów. Łuczkowski został aresztowany w listopadzie 1944 roku na ulicach Kluczborka. Przewieziony został do więzienia w Opolu, a potem do Wrocławia. Tam zamordowano go 20 stycznia 1945 roku.